Witamy w prezentacji bohatera League of Legends. Na celowniku Kalista. Włócznia zemsty. Magia wam nie pomoże! Kalista, upiór zrodzony z żądzy zemsty, nieustannie poluje na zdrajców, zbierając ich dusze i rosnąc w siłę. Jest jedynym w swoim rodzaju strzelcem o niezwykłej mobilności, który najlepiej sprawdza się współpracując ze swoim przysiężonym sojusznikiem. Kalista zaczyna każdą grę z czarną włócznią. Przedmiot ten ma tylko jeden cel – ustanowienie więzi z sojuszniczym bohaterem, zwykle jej partnerem w Alei. Gdy Kalista użyje włóczni na wybranym sojuszniku, para ustanawia duchową więź na resztę meczu. Połączenie to zapewnia wyjątkowe umiejętności dostępne tylko dla tej pary. Umiejętność bierna Kalisty to wojenna gracja, która posiada dwa ważne komponenty. Po pierwsze, Kalista nie może przerwać podstawowego ataku. Po drugie, wydanie rozkazu ruchu w trakcie ataku sprawi, że po jego zakończeniu Kalista skoczy w wyznaczone miejsce. Przyzwyczajenie się do tej umiejętności może trochę potrwać, ale ostatecznie zapewni ona Kaliście wyjątkową mobilność w walce. Jeżeli Kalista skoczy wstecz, to przemieści się nieco dalej. Zasięg skoku zwiększa się wraz z poziomem butów. Przykładowo, buty szybkości i nagolenniki berserkera zwiększą zasięg skoku. W walce wojenna gracja pozwala jej na jednoczesne trzymanie się z daleka i atakowanie wolno poruszających się bohaterów. Umiejętności Kalisty oraz interakcje między nimi najlepiej wyjaśnić poza zwyczajową kolejnością. Zacznijmy od jej E – rozdarcia. Biernie rozdarcie powoduje, że włócznie wbijają się w cele Kalisty. Nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wbitych włóczni, jednak wypadną one z celu, jeżeli Kalista nie zaatakuje go ponownie w ciągu kilku sekund. Po aktywacji Kalista wyrywa włócznie, spowalniając i zadając obrażenia wszystkim pobliskim rozdartym celom. Obrażenia zostają zwiększone z każdą włócznią wbitą w cel. Jeżeli jakikolwiek cel zostanie w ten sposób zabity, umiejętność od razu się odnowi. Jeżeli tak się nie stanie, umiejętność będzie musiała się normalnie odnowić, a jej bierna część będzie do tego czasu niedostępna. Rozdarcie ma niski koszt many, dzięki czemu jest skutecznym narzędziem do dobijania stworów. W, strażnik, również posiada element bierny i aktywowany. Część bierna działa tylko we współpracy z przysiężonym Kalisty. Jeżeli para zaatakuje tego samego przeciwnika w krótkim czasie, to zadadzą dodatkowe obrażenia zależne od maksymalnego zdrowia celu i nałożą ładunek rozdarcia. Strażnik nie może zostać aktywowany na tym samym celu przez kilka sekund. Jeżeli strażnik zabije cel, to Kalista otrzyma zasługi i złoto niezależnie od tego, kto go aktywował. Aktywna część strażnika działa w systemie amunicji i ma długi czas odnowienia. Kalista wysyła strażnika na rozeznanie. Strażnik patroluje obszar między nią a wyznaczonym miejscem przez pewien czas, po czym znika. Strażnik zapewnia widoczność tylko w stożku przed nim. Gdy spostrzeże wroga, strażnik upiornie zawyje i podąży za nim przez krótki czas. Przeciwnicy mogą zniszczyć strażnika podstawowym atakiem lub zajść go od tyłu, by zrobić to niepostrzeżenie. Pamiętaj o wysyłaniu strażnika na zwiad, by uniknąć zasadzki. Q Kalisty przebicie pozwala jej rzucić włócznią, która zadaje obrażenia, nakłada rozdarcie, nakłada lub aktywuje strażnika i która zatrzymuje się na pierwszym trafionym celu. Dodatkowo przebicie aktywuje również wojenną grację. Jeżeli przebicie zabije cel z ładunkami rozdarcia, przebije ten cel i nałoży wszystkie te ładunki na kolejny trafiony cel. Przebicie aktywuje wojenną grację, dzięki czemu Kalista może skakać poza walką. Oto kilka przykładów ścian, które można dzięki temu przeskoczyć. Superumiejętność Kalisty to zew przeznaczenia, której można użyć tylko wtedy, gdy Kalista i jej przysiężony są blisko siebie. Po użyciu przysiężony zostanie przyciągnięty do Kalisty. Nie będzie on mógł zostać trafiony, ale też nie będzie mógł wykonywać żadnych akcji. Poza jedną.
Po chwili przysiężony będzie mógł kliknąć prawym przyciskiem myszy, by wystrzelić się w dowolnym kierunku, podrzucając trafionych wrogów, a następnie odskakując do tyłu. Bohaterowie walczący z dystansu odskoczą nieco dalej niż ci walczący wręcz. Jeżeli przysiężony nie użyje tej umiejętności w ciągu kilku sekund, zostanie automatycznie wyrzucony w stronę, w którą patrzy się Kalista. Kalista może rozpoczynać starcia. Skoordynuj atak ze swoim przysiężonym, by rozpocząć walkę drużynową. Poprawne korzystanie z wojennej gracji to klucz do sukcesu. Atakuj i używaj przebicia tak często, jak to tylko możliwe, za każdym razem skacząc w wybrane miejsce. Jeżeli uciekasz, poczekaj z rozdarciem, aż przeciwnik zbliży się do ciebie. Jeżeli ścigasz kogoś, użyj rozdarcia w ostatniej chwili, by wykończyć swoją ofiarę. Ponieważ rozdarcie odnawia się po zabiciu stwora, spróbuj nałożyć ładunek zarówno na stworze, jak i wrogim bohaterze. Użyj go, by zabić stwora i odnowić rozdarcie. Kontynuuj atakowanie bohatera i użyj rozdarcia ponownie. W ten sposób zadasz jeszcze więcej obrażeń. Użyj strażnika, by znaleźć kolejny cel. Zacznij od przebicia i wojennej gracji, by skoczyć naprzód, a następnie użyj rozdarcia, by znaleźć się w zasięgu. Jeżeli twój przysiężony jest w pobliżu, pozwól mu użyć zewu przeznaczenia, by mógł wspólnie z tobą dorwać się do wroga. Staraj się skakać po każdym ataku, nawet w alei. Dzięki temu łatwo można unikać umiejętności wroga i lepiej celować własnymi. Kalista zyskuje sporo mocy dzięki swojej superumiejętności. W tym przykładzie strażnik znajduje Caitlyn, a Kalista robi dwie rzeczy. Aktywuje R, by Morgana mogła dołączyć do walki, a następnie unika crescenda Sony za pomocą wojennej gracji. Morgana dorzuca swoje 3 grosze, korzystając z podrzucenia oraz kajdan duszy, by zdecydowanie wygrać starcie. Zew przeznaczenia może zostać użyty na różne sposoby. Jeżeli twój przysiężony jest w niebezpieczeństwie, użyj R, żeby go uratować. Kalista musi ufać swojemu przysiężonemu, by podejmować taktyczne decyzje z zewem przeznaczenia. W tym przykładzie korzysta z R, by uratować Brauma od tornada Janny, dając mu szansę na kontrę. Braum może tutaj wybrać, zaatakować Luciana i Janę lub zagrać bezpiecznie i upewnić się, że Darius nie dostanie się do Kalisty. Braum gra dobrze, rozdzielając przeciwną drużynę i pozwalając pozostałym sojusznikom zająć się Dariusem. Skoki Kalisty pozwalają jej pozostać w zasięgu i załatwić zarówno Gangplanka, jak i Veigara. Kalista czeka na stwory, aby pozwoliły jej zaatakować pod wieżą. Gdy Caitlyn wystawia się na atak, Kalista zabija ją od razu, a następnie wydostaje się z zasięgu wieży dzięki wojennej gracji. Atakując Evelyn, Kalista jednocześnie wydostaje się z zasięgu wieży, zasięgu Evelyn oraz odcina jej drogę ucieczki, zdobywając pewnego kwadratu. Dzięki za obejrzenie prezentacji bohatera. Zasubskrybujcie kanał Riot Games na YouTube i skomentujcie ten filmik. Zostaniesz zabrany!